Dobry wieczór, witam wszystkich. No cieszymy się bardzo z tego, że wygraliśmy dzisiaj trzeci raz z rzędu. Jest to dla nas świetny wieczór. Uważam, że drużyna zapracowała bardzo mocno na to, aby to spotkanie wygrać. Bardzo dobra pierwsza połowa, gdzie byliśmy zespołem, który wyprowadzał dobre kontry. Objęliśmy prowadzenie w 20 minucie, potem jeszcze było kilka szans na to, aby móc pokusić się o kolejne gole. Druga połowa, spodziewaliśmy się intensywnych ataków Pogoni i też tak było, natomiast wielkie słowa uznania dla zawodników, za determinację, za wolę walki, za też chłodną głowę, za podejmowanie odpowiednich decyzji, za to, że byli razem, że byli blisko siebie i za to, że wyprowadzili w decydującym momencie cios, który dał nam prowadzenie 2-0. Cieszymy się dziś, oczywiście jak najbardziej, natomiast wiemy, że za chwilę gramy kolejny mecz o 12:30 z Jagiellonią Białystok na własnym stadionie. Dzisiaj trochę radości, natomiast najważniejsza jest regeneracja, odpowiednie podejście do kolejnego spotkania. Wracamy do Wrocławia i przygotowujemy się do kolejnego spotkania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na pytania. Przekażę mikrofon. Dzień dobry, trenerze, Adam Okrzycki-Śląsek. W pierwszej części chciałbym na pewno zapytać, jak wygląda sytuacja na Laurela. Na tą chwilę w 100% nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie. Rokowania są takie, że niestety Nahuel będzie musiał poddać się zabiegowi. Natomiast potwierdzenie tego, co w tej chwili powiedziałem, będziemy mieli dopiero po powrocie do Wrocławia i takich szczegółowych badaniach lekarza. Szkoda, bo wiadomo, że to jest dla nas bardzo ważny zawodnik. Natomiast takie sytuacje w sporcie się zdarzają. Oby jak najszybciej wrócił do pełni zdrowia. Czyli na pewno na spotkanie z Jagiellonią Białystok nie będzie dostępny? No chciałbym powiedzieć, że mylę się, ale raczej jest to pewne, że nie zagra z Jagiellonią. Chciałbym zapytać teraz o tą zmianę powrotną Patryka Szczecika. Czy to była tylko i wyłącznie zmiana taktyczna, czy może były jakieś zastrzeżenia co do jego gry? Nie było żadnych zastrzeżeń co do jego gry. Takie sytuacje się zdarzają. Mamy zadaniowców, mamy zawodników, którzy w danej chwili mają wykonywać zadania na boisku. Tak też było w tym przypadku. Drużyna potrzebowała innego piłkarza w tym momencie na boisku. Padło na Patryka. Nie ma w tym nic, o czym można by było zbyt długo dyskutować. Patryk ma przygotowywać się do następnego meczu z Jagiellonią i walczyć o miejsce w składzie. Dzisiaj kolejne czyste konto, trzecie zwycięstwo z rzędu, po raz ostatni Śląsk zwyciężył 3 mecze z rzędu w listopadzie 2019 roku. I jaka jest pańska recepta, żeby tą dobrą pasę podtrzymać? Na pewno nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy się tym zadowalać, bo to w sporcie bardzo ważne jest to, aby być pazernym na wygrywanie. I mamy dobry moment, cieszymy się z tego, że ten moment jest. Trzeba to podtrzymać, to co powiedziałem, możemy to podtrzymać dobrym przygotowaniem do następnego meczu i w następnym będziemy grali też o zwycięstwo. Natomiast o tym meczu z Jagiellonią będziemy myśleć za chwilę. Dziś cieszymy się z tego, że wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Jerzy, proszę. Jerzy Chwalek, Super Express. Gratuluję zwycięstwa, panie trenerze, i spytam o Erika Exposito. Czy sprawa jego pozostania, czy ewentualnie transferu jest zamknięta już do końca okna, do którego pozostało kilka dni, czy w dalszym ciągu istnieje temat? Ja powtórzę to, co mówię od tygodnia. Nie wyobrażam sobie i nie ma mojej zgody na to, aby Erik Exposito odszedł z zespołu Śląska Wrocław. Nie mamy dzisiaj zastępstwa na to tak jakościowego, aby móc Erika zastąpić. Śląsk w ostatnich latach grał tylko i wyłącznie o utrzymanie. Jeżeli chcemy jako drużyna, jako klub grać o coś więcej niż tylko 14 miejsce w tabeli, Erik musi zostać. Nie zmienia nawet tego faktu, tej opinii to, że w styczniu może już podpisać kontrakt i wówczas Śląsk nic na nim nie zarobi. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jestem odpowiedzialny za drużynę, jestem odpowiedzialny za to, aby funkcjonowała jak najlepiej. Jest tutaj drużyna, która się tworzy, jest tutaj drużyna, która chce wygrywać. Każde ogniwo, tym bardziej tak jakościowe, jak Erik, jest ważne. Zdarzają się sytuacje w sporcie, że król strzelców ekstraklasy odchodzi do Legii Warszawa z Jagiellonii Białystok. Dziękuję
Liczę na to, że Erik też będzie walczył o koronę Króla Strzelców. Natomiast na zakończenie powiem to, co powiem. Okienko transferowe jest do 3 września i wszystko się może wydarzyć. Natomiast to co mówię i potwierdzę, nie wyobrażam sobie, żeby Erik odszedł ze Śląska. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pana trenera? Proszę bardzo, Mateusz. Dzień dobry, panie trenerze. Mateusz Rzepecki, Gawierska. Panie trenerze, po panu mowie ciała zaraz po pierwszej żółtej kartce można było wyczytać, że nie jest pan zadowolony z tego. Czy to chodziło o to, że to tak wcześnie, czy nie chce też, żeby pan oceniał pracę arbitra? Czy, ale co pan generalnie myśli o tak szybkim rozdawaniu kartelników? Przez sędziego dla kogo te kartki? Dla mnie ja nie dostałem kartki. Dla Żukowskiego. Żukowskiego, tak na samym początku. No była sytuacja taka, gdzie dużo prawdopodobieństwo było, że zawodnik Pogoni dostaje drugą żółtą kartkę i stąd reakcja na ławce, bo nie dostaje zawodnik Pogoni drugiej kartki, tylko dostaje zawodnik Śląska pierwszą kartkę. Druga sytuacja jest taka, że wyprowadzamy też kontrę przy naszej ławce rezerwowych i Szwarc zostaje sfaulowany. Gdyby zagrał piłkę za linię obrony, nasz zawodnik wyszedłby sam na sam. Sędzia zagwizdał faul, ale nie dał kartki zawodnikowi Pogoni, tylko trenerowi Dymkowskiemu. Także stąd moje pretensje o to, że tak się wydarzyło, bo niesłusznie trener dostał kartkę. Zwrócił tylko uwagę, że podanie za linię obrony spowodowałoby to, że wyszedłby sam na sam, a nie ma żadnej reakcji ze strony arbitra. Też jedno pytanie, czy spodziewał się pan dzisiaj więcej po Pogoni Szczecin, czy to właśnie tak miało od samego początku wyglądać, pana zdanie? Nie komentuję tego, natomiast też mogę na koniec powiedzieć, że spodziewam się większego szacunku ze strony trenera Pogoni w stosunku do mnie, jeżeli chodzi o odzewnictwo, jakie miało miejsce dzisiaj na ławce rezerwowych. Ja w życiu takich się nie zachowałem, w życiu takich słów nie używałem do trenera stojącego po drugiej stronie. Myślę, że słowo szacunek jest tutaj najważniejsze i warto o tym pamiętać w każdej sytuacji, nawet wtedy, kiedy się przegrywa. Dziękuję bardzo.